Czy ksiądz arcybiskup słyszy często, zwłaszcza od młodzieży, że mój ojciec nigdy nie miał dla mnie czasu? Dziewczyna lat 17. Muszę powiedzieć, że niestety dość często to słyszę. Jest to rzecz przykra. Można oczywiście ją tłumaczyć sposobem życia współczesnego społeczeństwa, to, że rodzice pracują bardzo dużo, że często są poza domem od rana do wieczora, że nie ma czasu na spotkanie, na rozmowę, na bycie razem. Ale jeśli tak jest, a bardzo często tak jest, o tym wszyscy zapewne tutaj obecni wiedzą, to tym bardziej staje jako wielkie wyzwanie dla rodzin, dla rodziców i dla dzieci, żeby wykorzystać ten czas, jakim jest niedziela, by być razem na modlitwie, na Eucharystii, na odpoczynku, na spacerze, przy stole. Żeby ten czas tak nieliczny w tym całym bardzo rozbudowanym programie tygodniowym poświęcić właśnie sobie. I na pewno takim byciem razem nie jest to, że rodzina pójdzie do marketu w niedzielę. Bo wtedy każdy idzie do swojego butiku, czy będzie patrzył na ulubione przez siebie rzeczy przy takim, a nie innym regale z rzeczami, które można by ewentualnie kupić, ale się ze sobą nie rozmawia. Nie jest się ze sobą, jest się ze sobą tylko przestrzennie, ale nie duchem, nie sercem, nie dobrym słowem, nie dyskusją. Ja bym zwrócił uwagę tutaj jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz bycia razem. Bycia, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice widzą, moje dzieci dorastają, zaczynają się wymykać, zaczynają kontestować, to jest ten trudny okres dojrzewania i dorastania, żeby uchwycić ten moment, że trzeba być wtedy razem. I co więcej, żeby to razem, bycie razem miało także wymiar religijny. Ja się tutaj odwołam do przykładu, który mnie bardzo uderzył, mojego przyjaciela, profesora w Poznaniu, który przed iluś tam laty właśnie z takim problemem się spotkał. I pomyślał, jedyna rzecz, którą mogę zrobić, to zaprosić ich na wspólną pielgrzymkę poznańską na Jasną Górę. Z Poznania na Jasną Górę to jest 300 kilometrów mniej więcej. To jest 10 dni drogi, a więc dużo więcej niż w przypadku pielgrzymki łódzkiej. Profesor jak to profesor. Całe życie spędza przy biurku, przy komputerze, ewentualnie przy samochodzie. I wyruszył ten mój przyjaciel na pielgrzymkę, nie zdając sobie sprawy, co to znaczy iść 300 kilometrów. A pierwszy odcinek liczył około 40, tak to wygląda w tej pielgrzymce poznańskiej. Zabójczy ten pierwszy etap, więc rano to się słaniał. Słaniał się, a potem powiadał, musiał godzinę wcześniej wstawać przed resztą pielgrzymów, obwiązywał sobie nogi bandażami, bo czuł każdy mięsień. Prawie, że był wleczony na Jasną Górę. Ale dziewczyny zobaczyły jego córki, jak ojcu na nich zależy. One zmieniły się. Zmieniły się nie w sensie radości życia i tego, że przeżywają ten swój okres dorastania wspaniale, jak to typowe jest dla dzieci, dla młodzieży tego wieku. Tak mi pozostały, ale doszło do nich coś bardzo ważnego. Ojcu na nas bardzo zależy, skoro coś takiego przeżył, bo one szły radośnie, prawie podskakiwały te 300 kilometrów do Częstochowy. Bólu nie czuły. Regeneracja błyskawiczna, jak w tym wieku. Nastąpił przełom. Stały się bardzo religijne i tę religijność, i tą religijnością swoją osobistą jakby
przesycały swoje życie młodzieńcze. Fantastyczne. Ale to pokazuje, co to znaczy być razem i co to znaczy być dobrym ojcem, który wyczuje krytyczny moment i wie, musi wtedy być ojcem. I musi o swoje dziecko walczyć. Zwłaszcza, gdy chodzi o świat najważniejszych wartości. I z pomocą Bożą bardzo często się to udaje. Ale to jest właśnie to bycie razem, którego dzisiaj tak często brakuje, niestety.